Ta kolej jest inna niż koleje w innych stronach Polski czy Europy, dlatego że ta kolej kaszubska jest trochę górska, trochę nizinna. Właściwie łączy sobie cechy wszystkich elementów krajobrazu, które w Polsce występują. I nawet na tych liniach, które dotrwały do dzisiaj, tych magistralnych, tych pierwszorzędnych, po których pociągi kursują szybko, jest jakiś taki klimat epoki pary, epoki wielkości kolei. My mamy tą kolej, która jakby jest wynikiem, owocem działań technicznych z lat 20., 30. i może lat 40., 50. I taka ona tu przetrwała. Tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu się uczyłem kolei, tu na nią patrzyłem, tu razem z nią dorastałem, tu przeżywałem również lata jej świetności i dlatego ta moja ziemia jest taką inspiracją. Linia od Kościerzyny do Gdyni jest czynną linią na Kaszubach. Kiedyś było ich tu aż 6. Dzisiaj praktycznie tą w pełni czynną została ta jedna. Obiekty inżynieryjne, mosty, wiadukty to nimi świadkowie dawnej świetności kolei na terenie Kaszub. Ten tutaj w Rutkach pozostał. Jest właśnie takim niemym świadkiem. Po nim już nie jeżdżą pociągi, ale on jest i myślę, że jeszcze długo będzie o kolei, o jej świetności mówił. Samonino. Węzłowa stacja na magistrali, dawnej magistrali węglowej z Tarnowskich Gór do Gdyni. I stacja węzłowa, z której odgałęzia się lokalna linia do Kartuz. To tu w 1994 roku udało mi się po raz ostatni sfilmować parowóz TKT-48, który podążał z Samonina do Kartuz i z powrotem. Mozolnie ciągnąc dwa wagoniki, był z pewnością mniej efektywny, mniej wydajny i mniej ekonomiczny niż jeżdżące tu dzisiaj autobusy szynowe, ale miał on coś z romantyzmu, którego tym dzisiejszym pojazdom brakuje. Obecny dziś od kilkunastu lat spełnia swoje dziecięce marzenia.
chciałem kiedyś w przyszłości, bo jak dorosnę, że odtworzę obrazy przestrzenne właśnie Kaszub, które mnie bardzo urzekły. I dlatego od kilkunastu lat poświęciłem się w jego odtwarzaniu. Obecnie mam wykonanych 5 segmentów. Docelowo taka makieta Kaszub, którą chcę zrealizować, posiadałaby ich kilkadziesiąt. Najpierw sprawdzam w atlasie geograficznym miejsca, w których mogę na coś ciekawego natrafić. Na początku tak właśnie było, że studiowałem ten atlas, ale po jakimś czasie zorientowałem się, że każdy fragment linii kolejowej na Kaszubach jest przepiękny i w pewnym momencie zacząłem penetrować poszczególne linie kolejowe i jest tyle do zrobienia, że w zasadzie z tych pięknych widoków no, niestety trzeba wybrać jeden czy dwa charakterystyczne dla tej linii, no i wtedy tworzy się dokumentację. Tak patrzę, stara piła. Ale zobacz, jak ten budynek jest zdewastowany. Idziemy mierzyć. No idziemy. Tak, 95 on miało. 30 jeszcze tam sobie. No cóż, teraz na tej stacji smutek. Tak jak zginęły pociągi pasażerskie, zginęli podróżni, no to tak te stacje wyglądają. Czasami jeszcze pociąg towarowy tu się zjawia. Dworzec pamięta lata świetności. Byli podróżni, mijały się tutaj pociągi. Czasami nawet 3. Dwa zbiorniki, kanał, 2 okienka, 3. Strop na górze z szyn. I uważam, że na tym twoim ostatnim module powinna się znaleźć. Chodź, obejdziemy. Obejdziemy ją. Zobaczymy tam, od tak udrewniany. Po powrocie z terenu staram się to porównać z mapami, które wcześniej odszukałem w archiwach, w archiwum wojewódzkim i staram się skonsultować to, co jest na dzień dzisiejszy, to, co chciałbym w swojej makiecie pokazać. No i w tym momencie przystępuję w ogóle do wykonania rysunków w skali 1 do 160. Identycznie to też jest tak samo liczba okien. Tej elewacji nie ma, to na drugiej stronie. No. Druga sprawa jest. A tu masz, zobacz jeszcze. Fabrycznych rzeczy, które używam do tej makiety, to są półprodukty, które trzeba dalej obrobić. To jest tak, jak malarz artysta kupuje farbę olejną, no ale trzeba jeszcze odpowiednio ją zużyć, żeby powstał przykładowo obraz. Tak samo tutaj. Na podobnej zasadzie to się odbywa. Na to miejsce w Kolbudach trafiłem przez przypadek. Zabrałem się na wycieczkę kolejową razem z moimi kolegami kolejarzami i postanowiłem ten właśnie odcinek kolei otworzyć w swojej makiecie.
Mamy tutaj kawałek kaszubskiej ziemi. Nie jakiś konkretny, ale zlepek tego wszystkiego, co uznałem za najładniejsze. Centralnym punktem jest oczywiście dworzec. Dworzec pochodzi ze starej Piły, ale oprócz tego parowozownia, której dzisiaj już nie ma, a która powszechnie była budowana na terenach popruskich. Typowy peron, typowa wyładownia z zagrodą dla krów, jakaś wiata, pomieszczenia gospodarcze, a z boku mamy małą kolej, kolej wąskotorową, wzorowaną na żuławskiej wąskotorówce. No i oczywiście niewielki, tak jak cała kolej, budynek dworcowy z malutką nastawnią. Całość tworzy stację styczną między koleją wąską, a koleją normalnotorową. Z drugiej strony makiety jest przejazd kolejowy. Taki, jakich na ziemi kaszubskiej były kiedyś setki, a dzisiaj zostało już ich tylko kilka. Wtedy rogatki obsługiwał dróżnik, kręcąc korbą. Dziś najczęściej są to automaty migające światła i samoczynne rogatki. Ta makieta jak dotąd w całości prezentowana była tylko raz na targach lipskich, na targach modelarskich jesienią ubiegłego roku. W Polsce wystawiana tylko była jako pojedyncze segmenty na wystawie w Gdyni i Warszawie. Myślę, że na tej wystawie lipskiej znalazła uznanie wśród modelarzy europejskich, a chyba świadczy o tym choćby to, że 4-godzinną sesję zdjęciową poświęcił tej makiecie magazyn, europejski magazyn modelarski Eisenbahn Journal. Ja sądzę, że epoka kolei jeszcze powróci. Może odtwarzając w makietach kolej nie doprowadzimy do tego, że uratujemy tą kolej, ale będziemy mogli pokazać, że może oprócz żelaznych praw rynku należy nam się trochę romantyzmu, tego, który w tej kolei, w tych naszych makietach jest.